ty! Myślisz, że co? Ty jesteś najważniejsza? A ja to co? Uważam, że co? Nikim jestem? Ty jesteś najważniejsza? A ja to co? Nikim jestem? Nikim jestem? Czym właściwie jest przemoc i jak możemy definiować przemoc? Jeżeli chcemy mówić o przemocy, to musimy wziąć pod uwagę, że istnieje wiele różnych definicji tej przemocy. I w zależności od tego, pod jakim kątem będziemy ją rozpatrywać, tak też możemy ją definiować. Jednakże taką najbardziej prostą i zrozumiałą w przekazie dla osób definicją jest ta, która mówi, że przemoc to po pierwsze intencjonalne działanie, które jest skierowane wobec drugiej osoby, który wykorzystuje przewagę sił, narusza prawa i dobra tej drugiej osoby, która powoduje cierpienie i szkody. I tak jak słyszymy, ta definicja tak naprawdę składa się jak gdyby z takich czterech elementów, komponentów, jakby ich nie nazwać. I żeby mówić o przemocy, jak gdyby te cztery elementy muszą zaistnieć. I gdyby chcieć rozpatrywać, właśnie badać tak tą definicję przemocy, to może tutaj skupmy się tak na tych czterech elementach, o których mówiłam i spróbujmy może pokrótce sobie wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi. To intencjonalne działanie, o którym mówimy, to znaczy, że na przykład jedna osoba sądzi, że wie, co jest najlepsze dla tej drugiej osoby. Co tak naprawdę dla niej jest dobre i czasami nawet posuwa się do tego stopnia, że daje sobie prawo do decydowania nawet w imieniu tej drugiej osoby. Po prostu jest przekonana, że ta osoba powinna podporządkować się bezwzględnie jej, spełniać jej życzenia, spełniać jej zachcianki. Natomiast stanowisko tej drugiej osoby tak naprawdę jest nieważne. Nieważne jest to, co robi, nieważne jest to, co mówi. Musi się bezwzględnie, totalnie podporządkować osobie, która narzuca jej swoje zdanie, prawa, osądy. Kolejnym elementem tej definicji było, tak jak już wcześniej mówiliśmy, że jedna osoba ma przewagę nad drugą. Tutaj nie tylko chodzi o taką przewagę siły fizycznej, że jeden jest silniejszy od drugiego, ale też możemy to rozpatrywać w takich elementach przewagi psychicznej, przewagi materialnej, zawodowej, społecznej. Ta druga osoba po prostu jest jak gdyby silniejsza i oddziaływuje na tą słabszą poprzez to, by zmusić ją właśnie do podporządkowania sobie jej totalnie tak. Kolejnym elementem takim tej definicji było też, że działania tej osoby, silniejsze jak gdyby, naruszają prawa i dobra drugiej osoby. To znaczy, że na przykład osoba ma prawo drugą uderzyć, ma prawo obrazić, skrytykować, nie licząc się z potrzebami, uczuciami, emocjami tej drugiej osoby. Po prostu traktuje ją jako przedmiot, który jest pozbawiony praw. I ostatni element, który składa się na naszą definicję przemocy, jest to, że osoba, wobec której stosowana jest ta przemoc, doznaje cierpienia, szkód fizycznych i psychicznych. Szkody te, o których mówimy, mogą być wymierne i niewidoczne, ale też mogą być dostrzegalne, natychmiastowe, a czasami odroczone w czasie. To będzie zależało. I jeżeli te wszystkie, jak gdyby, cztery elementy, komponenty, o których mówimy, będą spełnione, wtedy tak naprawdę możemy mówić, że jest przemoc. Wtedy osoby, które stosują przemoc, będziemy nazywali sprawcą, natomiast osoby doznające przemocy ofiarą.
przemoc fizyczna faktycznie tak, to wszelkie przecież bezpośrednie jakieś takie działania, które sprawca kieruje na ofiarę, tak, użycie siły. I tutaj przecież możemy wymienić chociażby uderzenia, popchnięcia, szarpanie, szczypanie, kopanie, podduszanie i każde inne działanie, które jest jak gdyby nakierowane tylko i wyłącznie po to, by wyrządzić krzywdę drugiej osobie. Ból fizyczny. Tak, pani, zadać jej ból fizyczny, tak. Pani Mileno, proszę powiedzieć, jak sytuacja wygląda w aspekcie oczywiście tej przemocy fizycznej, jak ona wygląda tutaj w naszych rodzinach w Lubartowie, w powiecie? Na to pytanie jest jednoznacznie trudno odpowiedzieć. Dlaczego? Wiąże się to z tym, że wszelkie nasze jak gdyby badania, które przeprowadzamy, dane jakie zbieramy, nie odzwierciedlają tak naprawdę do końca problemu i trudno jest powiedzieć w konkretnych liczbach, procentach, tak, ile będzie to osób. A związane jest to z tym, że najprościej po prostu mówiąc, osoby te ukrywają. Ukrywają, boją się, wstydzą się, nie chcą o tym rozmawiać, nie nazywają w ogóle czasami tego nawet problemem. Po prostu tak jest, przywykły do tego. Albo w taki sposób zostały wychowane. Też, na pewno też. I nadal gdzieś tam pozostają same, ze sobą i z tym swoim problemem w tych naszych przysłowiowych czterech ścianach. Proszę powiedzieć, Pani Mileno, kto jest najczęściej ofiarą takiej właśnie przemocy fizycznej? Czy to są głównie kobiety, czy to są dzieci, czy czasami także mężczyźni? Możemy powiedzieć, że no jednak nadal, jak badania wskazują, najczęściej przemocy fizycznej doznają kobiety. Jednakże nie oznacza to, że nie możemy też powiedzieć, że nie dotyka to dzieci, ponieważ też jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, no jest to taka grupa, którą można powiedzieć, że stanowi no niewielki procent, ale jednak też jest. Nie możemy wykluczyć, że nie ma, jest, tylko że no będzie to też na pewno związane z wieloma czynnikami, głównymi takimi decydującymi, które po prostu będą wpływały na to, że no, panowie niechętnie będą o tym mówić, rozmawiać. Wstyd, tak, przede wszystkim wstyd. Natomiast później pewnie jakieś kolejne inne dojdą, które gdzieś tam hamują i nie pozwalają na to, żeby głośno o tym powiedzieć, przyznać się. Stąd też no, badania wskazują, że jest to troszeczkę mniejszy gdzieś tam odsetek tych osób. Mówiłyśmy o kobietach. Pani Mileno, jak kobiety podopieczne tutaj PCPR definiują tą przemoc? W jaki sposób się skarżą? Na co narzekają? Jak opowiadają właśnie na przykład o swoich mężach, którzy używali przemocy wobec tych kobiet? No tutaj... Co jest najczęściej spotykane? Takim chyba najczęstszą formą przemocy, jaką właśnie jest stosowana, jest przemoc fizyczna, ale jednocześnie postawiłabym na równi z przemocą psychiczną. Tą, którą tak bardzo trudno udowodnić, tą, którą tak bardzo trudno wskazać. Ponieważ sprawca właśnie poprzez te swoje działania, poprzez jakieś nękanie, poprzez upokarzanie, działa tak silnie na psychikę tej osoby, ogranicza ją, że po prostu kobiety nie potrafią sobie też jakoś w ten sposób poradzić z tym wszystkim. Zostają same z tym problemem, przeważnie. Nie mogą liczyć raczej na rodzinę, chociaż w większości przypadków, owszem, jak najbardziej jest to wsparcie, jest gdzieś ta pomoc. Jednak no nadal gdzieś tam, nie wiem, pokutują te stereotypy, które mówią, że jak wybrałaś, tak musisz do końca, tak, przysięgałaś przed ołtarzem. Więc tutaj no nadal te kobiety gdzieś żyją z tym swoim problemem w czterech ścianach i często nie potrafią. Tak, boją się ze względu na to, że co zrobi ich mąż, partner, konkubent. Albo nie mają gdzie pójść.
To też. Mówmy się, prawda? To też, to też. Jeżeli uciekają do rodziny, to na jakiś czas, bo wiadomo, bo ciasno, bo nie ma miejsca, bo no coś trzeba zrobić, wrócić, bo jednak to jest mąż, może się zmieni, może poprawi to swoje zachowanie. Jednak no wielokrotnie jest tak, że jest to na chwilę, a za jakiś czas ta przemoc wraca i te panie gdzieś tam znowu muszą się borykać z tym problemem. Czasami mamy sygnały, że matka uderzy swoje dziecko, prawda? Albo że dziecko często płacze. Tylko sprawa jest na tyle delikatna, że ci, którzy posiadają dzieci, wiedzą, że dzieci są również zdolne do wielu rzeczy. Czy powinniśmy reagować właśnie zawsze, kiedy słyszymy na przykład, czy to nawet plotki, prawda? Że jakaś matka czasami bije swoje dziecko. Czy jest to właściwe, czy powinniśmy reagować, czy nie? Bo wiele osób ma z tym dylemat, z tym, co się spotkało. Tak, jak najbardziej tak. Reagujmy na każde niepokojące sygnały. Po to jest tyle instytucji, które funkcjonują na terenie naszego powiatu, że w razie takiego zgłoszenia mamy możliwość zareagowania, tak, i sprawdzenia tego, czy naprawdę opisywana sytuacja, tak, czy jakiś telefon, który dostajemy, w którym osoba jest zaniepokojona, czy faktycznie tak jest. Sprawdźmy, przekonajmy się, by wcześniej zapobiec tragedii. Nie dopuśćmy, nie dopuszczajmy do tego, by dzieci doznawały przemocy. Przemocy stosowanej wobec mężczyzn. Bo to jest temat bardzo wstydliwy jednak, bo rzadko który mężczyzna jest w stanie przyznać się do tego, że jest bity na przykład przez swoją żonę. Tak. Prawda? Co powinien zrobić taki mężczyzna, który doświadcza takiej przemocy? Podobnie jak kobieta. Przyjść, zgłosić, porozmawiać. Wtedy uruchomimy jak gdyby całą procedurę udzielenia pomocy takiej osobie, tak? Niezależnie, czy jest to mężczyzna, czy jest to kobieta, czy byłoby to dziecko, czy każda inna osoba, która przyszłaby i poprosiła o pomoc. Rozmowa, zapoznanie z problemem, ustalenie planu działania, co możemy zrobić w danym momencie, tak? W jaki sposób pomóc, ewentualnie pokierowanie do specjalistycznych instytucji, gdzie będzie udzielona natychmiastowa pomoc, chociażby medyczna w przypadku odniesionych jakichś obrażeń, czy każda inna, psychologiczna, prawna, w zależności od tego, czego osoba w danym momencie po prostu wymaga i czego potrzebuje. Pani Milano, w rodzinach są kłótnie, zdarzają się kłótnie, prawda? Tak. We wszystkich. Ale gdzie tak naprawdę jest problem? Kiedy rodzi się problem? Jak możemy tak naprawdę zareagować szybko, żeby dana sytuacja, zła sytuacja w naszej rodzinie się nie pogłębiała? Wiadomo, że każde akty agresji, bo kłótnie zdarzają się, tak jak mówimy, w każdej rodzinie, tak? Ale jeżeli te kłótnie dodatkowo gdzieś tam, powiedzmy właśnie, jak gdyby okalane są aktami agresji, przemocy, kiedy osoby czują, że chociażby, no, czy ta przemoc fizyczna, tak, zaczynają występować widoczne jakieś znamiona tego, że ktoś uderzył, kopnął, czyli widoczne siniaki, wtedy należałoby reagować, bo wtedy znaczy, że oprócz tych zwykłych kłótni zaczęło dziać się coś więcej. Tak samo wtedy, kiedy na przykład widzimy swoją, powiedzmy, sąsiadkę, tak, która mieszka obok nas w klatce i zawsze wiemy, że jest to osoba radosna, pogodna, uśmiecha się, rozmawia, zaczepia nawet czasem całkiem tak przypadkowo i nagle, powiedzmy, ta osoba staje się zamknięta, przestaje tak jak zazwyczaj z nami rozmawiać, to też może być dla nas sygnał, spróbujmy porozmawiać, bo może rzeczywiście zaczęło się coś dziać takiego, o czym nie wiemy, co może być też przerodzić się gdzieś tam w niebezpieczną jakąś formę, tak, przemocy. Nie mówię, że wszystkie takie zachowania, bo to różnie wynika. Nie, no tak, wiem, ktoś może stracić, prawda, kogoś bliskiego i nagle po prostu przeżywa swoją żałobę, tak, po stracie kogoś.
ale pytajmy, rozmawiajmy po prostu z osobami, co się dzieje, co jest, w szczególności, że no są to gdzieś tam tak bliskie nam osoby, bo mieszkamy czy razem w rodzinie, czy chociażby z naszymi sąsiadami, tak? Mhm, mam takie pytanie, bo kobiety często ukrywają tak naprawdę swoją tajemnicę. Jeżeli są posiniaczone, no to albo spadły ze schodów, biorą sobie wolę, prawda, tak, w pracy, tłumaczą jakoś mężów, powiedzmy, albo partnerów. Mhm. Nie, zdarzyło mu się to pierwszy raz, nigdy mu się to nie zdarzy, on już jest dobry, on jest miło, mi przeprosił, prawda? Czy możemy w jakiś sposób wpłynąć na taką daną kobietę właśnie, czy możemy ją przyprowadzić do Państwa, albo zgłosić ją do Państwa sami? Tak. Jak zachować taką delikatność, prawda? Tak, jak najbardziej, tak. Tak, jak najbardziej tak. Czasami wystarczy telefon, czasami wystarczy informacja pisemna, poinformowanie, że w danej rodzinie zachodzą niepokojące sygnały, tak, że coś się dzieje, że osoba, tak jak tutaj mówimy, tak, ma widoczne siniaki i jakieś zadrapania czy inne obrażenia, które wskazują, że no jednak nie jest to zwykłe, nie wiem, stuknięcie w szafkę, czy upadek ze schodów. Dokładnie, nie? Dokładnie. Tak, reagujmy jak najbardziej, zgłaszajmy, mówmy o tym otwarcie, bo po to jest tyle instytucji, które udziela tej pomocy, by reagowały i w porę zareagowały na dany problem, zanim dojdzie do jakiejś po prostu takiej już katastroficznej sytuacji, gdzie nie będzie odwrotu żadnego, tak? Jak wygląda taka kobieta na przykład bita? Czym ona się różni od kobiety, która nie doświadcza tej przemocy? Jest przede wszystkim zastraszona, zamknięta w sobie, ma poczucie winy, że wszystko to, co się dzieje, jest przez nią. Czyli jak gdyby dodatkowo jeszcze obarcza siebie, bierze jak gdyby tą odpowiedzialność za stosowaną przemoc na siebie. Czyli paradoksalnie, mimo że jest ofiara, uważana dokładnie, jest za katę. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Że to wszystko przez nią, że tak, to jej wina. Że to jej wina, bo nie na czas coś tam zrobiła, nie zrobiła tak, jak chciał jej tego mąż, partner. I to jest wielokrotnie właśnie takie poczucie winy. Oczywiście jak gdyby poczucie winy wymuszone nawet przez partnera, o czym już tutaj wcześniej wspominaliśmy, że wpływ, jaki wywiera sprawca na ofiarę, powoduje, że no, wielokrotnie właśnie czuje się ona zastraszona, z takim ogromnym poczuciem winy, nie chce o tym mówić, woli sama gdzieś być z tym problemem. Jednak wielokrotnie, kiedy dojdzie już do takiego momentu, w którym nie potrafi sobie sama z tym poradzić, kiedy przychodzi i zaczyna o tym mówić, dopiero otwierają jej się oczy, kiedy tak naprawdę dopiero uświadamiamy ją, że to nie jest jej wina, że ten problem, powiedzmy, da się rozwiązać, że są sposoby, są metody na to, ona jak gdyby dopiero gdzieś tam otwiera się. I oczyszcza tak naprawdę tak, wszystko to, co było. Dokładnie, tak. I wtedy dopiero, no jeżeli dojrzeje, bo oczywiście musi dojrzeć, to nie jest tak, że to jest ad hoc, już po prostu przychodzi i podejmuje decyzję, ja chcę zmiany. Nie. Czasami jest to wieloletni proces, który trwa do momentu, kiedy właśnie osoba dojrzewa jak gdyby do tego, by podjąć taką decyzję, że tak, definitywnie chcę z tym zakończyć, to jest moja ostateczna decyzja, chcę zacząć inaczej żyć. A jak taka sytuacja w domu właśnie, gdzie tak naprawdę kobieta, no bądź mężczyzna, doświadczają przemocy, prawda, wpływa na dzieci, na funkcjonowanie w takiej rodzinie? No to te dzieciaki jak najbardziej, to odbija się też na nich. Wielokrotnie są to świadkowie przemocy, którzy też potrzebują pomocy, ponieważ wielokrotnie ten dramat rozgrywa się na ich oczach. To na ich oczach ojcowie biją ich matki, poniżają, upokarzają. I wiadomo, umysł dziecka, umysł dorosłego działa inaczej. Bardzo często jest też tak, że to dzieci obwiniają się za to, że to przez nich, przez ich zachowanie,
przez to, że czegoś chcieli, potrzebowali, to teraz ktoś drugi cierpi, tak? A cierpi kochana ich osoba, ich mama, ich tata, bo też mówię, nie możemy wykluczać tego, że mężczyźni nie doświadczają, bo jak najbardziej tak doświadczają tej przemocy. Więc tutaj też bardzo silny nacisk powinien być położony na to, by pomóc też dzieciom. Owszem, jak najbardziej osobie doświadczającej przemocy, ale też z drugiej strony świadkowi tej przemocy, w szczególności tym dzieciakom właśnie. Czyli taka terapia powinna obejmować całą rodzinę? Całą rodzinę, tak, całą rodzinę. Sprawca powinien być poddany oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym, które pozwolą mu na zniwelowanie jego negatywnych zachowań. Ofiara na to, by jak gdyby odzyskać wiarę we własne siły, możliwości, że te kobiety posiadają jednak taką siłę sprawczą i są w stanie cokolwiek same zrobić, a dzieci po prostu, by odbarczyć je z poczucia tej winy, takiej nieczęsto, niesprawiedliwości gdzieś tam, by po prostu mogły normalnie, jak każde inne dzieci, funkcjonować i cieszyć się ze swojego dzieciństwa. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie niesie pomoc niewątpliwie. Tylko Pani Mileno, mi się wydaje, że jednak takie osoby, potencjalne osoby, które doświadczają takiej przemocy, wstydzą się przyjść, bo boją się tak samo tego, bo nie wiedzą, co je czeka tak naprawdę tutaj w tym tutaj ośrodku. Proszę powiedzieć, jak wygląda taka pomoc niesiona właśnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie? Czy to jest taka ingerencja, że wchodzimy do domu, zabieramy Wam dzieci, Ty pójdziesz siedzieć, tak, a Panią tutaj będziemy musieli oddać do szpitala? Nie. No właśnie, chciałabym, żeby Pani opowiedziała o tym, że tak naprawdę przecież nie ma czego się bać. Dokładnie. Każda osoba, która podejmie już taką decyzję o tym, że chce pomocy, że nie daje sobie sama rady, że ten problem ją przerasta, kiedy przychodzi tutaj do nas, ma możliwość tak zwanego odbarczenia się z tego wszystkiego poprzez rozmowę, czasami nawet poprzez zwykłe milczenie. To, że może tutaj przyjść i posiedzieć i pomilczeć, to też jest jak gdyby gdzieś też taka forma jej komunikacji. Rozmowa o problemie, o tym, co się dzieje, co się działo, jakie staramy się w tej rozmowie też zawsze wypytać, jak gdyby, chociaż to wypytywaniem na pewno nie można nazywać, bo jest to dialog bardziej, ale chcemy też zdobyć takie informacje, jaki rodzaj przemocy był stosowany, jak długo to trwa, kto właśnie oprócz tej osoby doświadczał jeszcze, bo może być to, nie wiem, babcia, która wspólnie zamieszkuje, dzieci, które wspólnie zamieszkują, czy każdy inny członek rodziny. Dobieramy formy pomocy, jakie dana osoba w danym momencie potrzebuje. Czy jest to bezpieczne schronienie, czy jest to udzielenie pomocy medycznej, ponieważ, nie wiem, może ktoś w takiej wymaga. Czy jest to też na przykład udzielenie pomocy prawnej czy psychologicznej, bo są niewyjaśnione jakieś sytuacje, występują jakieś trudności, które uniemożliwiają po prostu dalsze podjęcie kolejnych działań. To też również wskazanie miejsca, gdzie te osoby mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, jakiegoś doradztwa. To również później na dalszym etapie już oczywiście praca tutaj u nas w powiatowym centrum, gdzie osoby mogą skorzystać pracując w programach osłonowych, które realizujemy, które właśnie polegają na grupowych spotkaniach, w których uczestniczą przeważnie kobiety. Jest to na zasadzie spotkań, rozmowa, omawianie problemów, tak? Takie wspólne jak gdyby wymiana doświadczeń, bo wiadomo, czyli wspieranie się. Tak, wspieranie się nawzajem, pozwalanie jak gdyby na pokazanie, że nie jestem sama z tym problemem, tak? Wokół mnie są też inne osoby, które tak jak ja doświadczają tej przemocy
i nareszcie nie czuje się taka sama odizolowana, wyizolowana ta osoba, tylko po prostu wie, że są też inne osoby. Taki problem istnieje. I tak, i taki problem tak jest, tak. Także tutaj taka najbardziej szczególna ta pomoc. Oczywiście współpracujemy z wieloma instytucjami. To nie jest też tak, że sami tutaj jako centrum realizujemy te zadania. Przede wszystkim można powiedzieć, że współpracujemy z policją, dzielnicowi. Tutaj są nam jak najbardziej bardzo pomocnymi osobami dla nas. Sąd rejonowy, prokuratura, zespół kuratorskiej służby sądowej, zespoły interdyscyplinarne, które powstały przy wszystkich ośrodkach pomocy społecznej w związku z procedurą niebieskiej karty i o wiele innych instytucji, tak, które działają, a które też w swoich jak gdyby gdzieś tam tych działaniach mają wpisaną pomoc osobom doznającym przemocy. Pani Mileno, czego w aspekcie przemocy nie powinno być u nas w rodzinach w ogóle? Jeżeli mówimy o przemocy, to przede wszystkim tutaj, żeby nie zaistniała, to tak na pierwszym miejscu postawiłabym komunikację. Prawidłową komunikację, bo od niej naprawdę bardzo wiele zależy. Od tego, czy potrafimy ze sobą rozmawiać otwarcie o swoich problemach, o jakichś swoich codziennych trudnościach. Tak naprawdę tutaj zaczyna się jak gdyby cała później ta machina, tak? Nieumiejętność komunikowania się, zaburzona komunikacja będzie prowadziła do tego, że przestaniemy ze sobą rozmawiać albo będziemy tylko i wyłącznie na siebie krzyczeć. Zaczniemy po prostu działać na siebie nawet agresywnie i tutaj już niewiele trzeba, tak, żeby przejść w przemoc fizyczną, czyli pierwsze uderzenie, pierwszy policzek, pierwsze kopnięcie, pierwsze siniaki, które się pojawią. Potem przestaniemy tak naprawdę już w ogóle ze sobą rozmawiać i jedyne, co będzie się działo, to tylko i wyłącznie pogłębiający się taki właśnie schemat, że będziemy się wiecznie o wszystko obwiniać, będziemy się ze sobą kłócić, a to będzie prowokowało do dalszych działań, które mogą po prostu tylko i wyłącznie rozwinąć kolejne etapy przechodzenia przez przemoc, tak? Przez poszczególne jakieś takie działania, które będą po prostu jak gdyby przyczynkiem do tego, by zaistniała ta przemoc.